czujnie obserwowała obie swoje córki. Z okresu wiedeńskiego pochodzi pierwsza część jej pamiętnika dla córek, w którym szereg uwag poświęca Jadwidze. Z talentem psychologa wypowiada swoje spostrzeżenia o dziecku. Patrząc na młodszą córkę, widziała w niej swój własny obraz. Dziwne pomieszanie wesołości, a nawet żywiołowości z zadumą w spojrzeniu. Dziecięca prostota Jadwini kazała czasem dziwić się głębi jej refleksji. Czym byłam, zanim zaczęłam być? Czy lepiej mieć dużo wiedzy i dużo się uczyć, czy też oddać się zupełnie Panu Bogu? Co wyrośnie z dziecka, które nurtują podobne pytania? W jakim kierunku rozwinie się jego myślenie? Niechże już teraz, snuje swe pragnienia mądra matka, Jadwinia zdobywa z Bożą pomocą mocne i trwałe przekonania, aby nic nie zdołało nią zachwiać. Niech zdobywa doświadczenie, tak wiele znaczące w życiu. Niechże jednocześnie będzie blisko Boga poprzez modlitwę, by nie załamały jej przyszłe cierpienia. Celina chciałaby uchronić swoje ukochane dziecko przed zawodami, jakich sama w życiu doznała. Instynktownie wyczuwa, że tak głębokie uczucia jak te, które jej czasem odkrywa, zamknięta na ogół dziewczynka, nie znajdą zrozumienia u ludzi. Radzi więc dziecku, by wyrzucało z serca pragnienia kochania czegoś poza Bogiem. Nie przekreślając w niej życzliwości dla ludzi i zdolności do poświęcenia, przestrzega Jadwinię przed zbytnim zaufaniem do ludzi, pełnych egoizmu i raniących obojętnością. Celina rada, by jak najściślej związać swoje dziecko z Bogiem, chciałaby wszczepić w nie żywą wiarę. W refleksjach utrwalonych na kartach pamiętnika odkrywa swój sąd na ten temat. Jadwinia według niej nie zdobędzie prawdziwej wiary bez cierpień, zwątpienia, ale to cierpienie tak oczyści jej duszę, że światło Boże będzie z łatwością przenikać jej umysł. A więc udziałem Jadwini będą w przyszłości wielkie cierpienia. Niech więc jej serce uwalnia się od przywiązań, niech umysł uzbrojony pokorą nie szuka sławy, a wola ma tylko jedno pragnienie, jedną ambicję – pracować dla większego w dobrem postępu. Aby tak było, Jadwinia musi walczyć ze sobą, ze swoimi wadami. I choć te wady nie są w niej złością, lecz pochodzą z temperamentu zbyt żywo reagującego, to przecież zwalczać je trzeba koniecznie, bo sprawiają przykrość otoczeniu. Bogata natura dziecka stanowi dar Boży, którego nie wolno zmarnować. Zdolność do zaparcia się siebie, do poświęcenia, tak już sprawdzone w czasie choroby ojca, wszystko to zblednie, jeżeli dziewczynka nie podejmie świadomej walki ze sobą. Grożą jej zarozumiałość i pycha. Grozi wzrost nieopanowania wybuchów niecierpliwości, upierania się przy swoim zdaniu. Zachęcając małą do podjęcia trudów tej walki, Celina wyznaje jej, że podobne miała słabości w okresie dzieciństwa, ale walka i odnoszone zwycięstwa napełniały ją szczęściem. Wszechstronna obserwacja dzieci pozwoliła też Celinie zauważyć, że Jadwinia mimo żywiołowości swego temperamentu nie znosi hałasu. Uzdolniona muzycznie dziewczynka lubi dźwięki spokojne, pełne słodyczy, a nawet powagi. Matka nie przechodzi obok tego obojętnie, ale utrwala córkę w tym odczuciu piękna, obiecując, że kiedyś pozna już gorzki smak zmęczenia i trosk życiowych. Ta właśnie muzyka będzie dla niej wypoczynkiem. Ona też podsunie dobre myśli i uczucia, a także wspomnienia minionych pięknych chwil oraz ludzi bliskich sercu, a już nieobecnych. Celina przygotowywała też swoje dziewczynki do życia praktycznego. Musiały umieć same sobie radzić, poprzestawać na tym, co miały, bez zaspokajania wszystkich dziecinnych zachcianek. Nauczyła je porządku i dbania o swoje rzeczy. Wzajemne odniesienia dziewczynek do siebie nie sprawiały matce większych trudności. Siostry kochały się i darzyły przywiązaniem.
Stosunek matki do każdej z nich, choć inny, nie budził zazdrości. Celina była wychowawcą sprawiedliwym, a nadto doskonale potrafiła wyrobić w dzieciach przekonanie, że to wszystko, czego od nich żąda, nie jest jej własnym wymysłem, ale wolą Bożą dla każdej z nich. Dzieci Bożenckich nigdy nie czyniły porównań między dobrocią matki i ojca. Całym sercem kochały oboje rodziców. Ich szczególne związanie z matką nie było wynikiem większej dla nich miłości. Życie samo uczyniło ten związek silniejszym. Józef Bożencki, anielski ojciec, jak go nazywała Celina, osierocił rodzinę, gdy starsza córka miała 16, a młodsza 11 lat. Jest to wiek, w którym dziecko, nawet bardzo kochając tych, którzy odchodzą, potrzebuje kontaktu z żywym człowiekiem. Po śmierci męża 13 lutego 1874 roku Celina stała się dla córek wszystkim. Zachowując w sercach drogie wspomnienie ojca oraz przykład jego świętego życia, dziewczynki tym bardziej przylgnęły do matki. Nigdy nie wynosiły zmarłego ponad nią, chociaż nieraz musiały wysłuchać jej gorzkich wymówek i nakłonić wolę do jej wymagań. Umierający ojciec ukazał im matkę w najpiękniejszym świetle, dając świadectwo ich wzajemnej miłości. Będąc jeszcze przytomnym, przywołał do siebie starszą córkę i podyktował jej swój testament. Wyznaje w nim, że nie mógłby spokojnie odejść, gdyby nie wyjawił córkom, czym była w rodzinie ich matka. On, który nigdy nie mówił dzieciom o swoich kłopotach materialnych, odkrywa teraz przed nimi całą prawdę. Oto wkrótce po ślubie stan ich majątku zaczął się pogarszać, kurczyły się fundusze, rosły długi. Jednakże nigdy nie widział jakiegoś niezadowolenia na twarzy żony, nie słyszał ani słowa skargi, choć niewątpliwie musiała cierpieć. Przecież wychowana była w dostatku. Bez wahania oddawała mu wszystkie kapitały otrzymywane od ojca. Gdy upokorzony nie widział czasem wyjścia z sytuacji, ona, gospodarząc oszczędnie, przynosiła mu potrzebne fundusze. Nazywał ją aniołem pocieszycielem, zjawiającym się zawsze z pomocną dłonią i dobrym, krzepiącym słowem. To z jej inicjatywy zmniejszono liczby pracujących w majątku, ograniczono stosunki towarzyskie, przekreślono liczne przyjemności. Pani domu sama zajmowała się dziećmi. Matka wasza, kończył umierający, jest kobietą pełną rozumu i serca.